Dzień dobry, ja się nazywam Magdalena Józefiak. A ja jestem Olga Konatowska-Ciszek. Jak już zapowiedziano, jesteśmy przedstawicielkami Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim, dlatego też troszeczkę będziemy się pewnie stresować, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy i przedstawimy w odpowiedni sposób badania, które przeprowadziłyśmy. Przedmiotem naszego referatu są witryny internetowe polskich bibliotek pedagogicznych szczebla wojewódzkiego. Wybrałyśmy właśnie tą próbę badawczą, ponieważ są to biblioteki już o ściśle określonym profilu, a szczebel wojewódzki został przez nas wybrany dlatego, że są to biblioteki sprawujące nadzór merytoryczny nad bibliotekami filialnymi, pedagogicznymi i wraz z nimi tworzą sieć bibliotek pedagogicznych. Jeśli chodzi o biblioteki pedagogiczne, wybrałyśmy je ze względu na ich specyfikę, czyli tak jak już mówiłam, ściśle określonego użytkownika, jakim są studenci i pracownicy. Przede wszystkim tutaj nauczyciele. Ważnym elementem działalności specyfiki bibliotek pedagogicznych jest to, iż ich pracownikami są nauczyciele, nauczyciele, bibliotekarze. Funkcje, które spełniają biblioteki pedagogiczne, to w myśl rozporządzenia ministra przede wszystkim wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. I strona internetowa właśnie takiej biblioteki wynika z specyfiki i funkcji, które są przynależne tym bibliotekom, dlatego może być organizowana już w sposób konkretnie dostosowany do dedykowanego odbiorcy i to chciałyśmy sprawdzić, analizując witryny bibliotek pedagogicznych wojewódzkich w ciągu 3 lat, poczynając od 2010 roku. I wyniki tej analizy właśnie dzisiaj chcemy przedstawić. Troszeczkę o znaczeniu strony internetowej dla biblioteki w ogóle. Podstawowym zadaniem jest wspieranie funkcji, które biblioteka dana ma organizować, ma realizować w swojej podstawowej działalności. Jest to również ważna platforma kontaktu z użytkownikiem, co już było poruszane tutaj w wielu prezentacjach i też ten aspekt będzie przez nas zbadany, jak wygląda w przypadku bibliotek pedagogicznych. No i jak wiadomo, w dniu dzisiejszym strona internetowa jest tak naprawdę nieodzownym elementem biblioteki i każdej innej instytucji. Jest czymś, czego użytkownik oczekuje, więc jej poprawne zorganizowanie, sformułowanie, przygotowanie tak, żeby była dla użytkownika jak najbardziej funkcjonalna i przydatna jest priorytetem, gdyż stanowi ona w tym momencie swego rodzaju elektroniczną wizytówkę biblioteki. Jest to przede wszystkim jedno z pierwszych miejsc, do którego użytkownik sięga, chcąc w ogóle dowiedzieć się czegoś o jakiejkolwiek instytucji, placówce, no w tym także o bibliotece. Jeśli chodzi o charakterystykę próby badawczej, to udało nam się zanalizować 18 witryn wynikających z podziału administracyjnego Polski. Dlaczego tutaj mamy 17 na 18? Gdyż w roku 2010 i 2011 Białostocka Biblioteka Pedagogiczna nie miała jeszcze swojej strony internetowej. Ta strona pojawiła się dopiero w 2013 roku, kiedy została przeprowadzona ostatnia analiza. Jakie kryteria brałyśmy pod uwagę? Tutaj wyróżniłyśmy 13 elementów, które zorganizowałyśmy w 3 grupy i były to zawartość treściowa, funkcjonalność oraz estetyka i elementy wyróżniające. Nie ukrywamy, że dużym wsparciem okazał się w podziale naszych kryteriów artykuł pani Magdaleny Karciarz i pana Macieja Dudko, który analizował witryny www. Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych. I wyniki uzyskane dzięki takiemu podziałowi wydały nam się najbardziej odpowiednie również do zastosowania w przypadku bibliotek pedagogicznych. Jeśli chodzi o pierwszą z grup elementów, które wyróżniłyśmy, wyniki analizy przedstawi już Olga. Pierwszą uznaną dla nas za najważniejszą grupą jest zawartość treściowa, przez co rozumiemy wszelkie informacje, które pojawiają się na stronie internetowej i są dostępne użytkownikowi, nie wymagają zalogowania się bezpośrednio do systemu. Jakby cechą tej grupy jest zaspokojenie najważniejszej potrzeby aktualnie człowieka, czyli potrzeby informacyjnej. Pierwszym elementem są godziny otwarcia. Niestety, jeśli chodzi o podanie ich na stronie głównej, do której trafia od razu użytkownik, to występuje to tylko i wyłącznie w przypadku 7 bibliotek. Natomiast wszystkie pozostałe witryny informują o stronach otwarcia poprzez osobne menu bądź kliknięcie na stosowną zakładkę. Wskazówki dojazdu. Tutaj umieściłyśmy również dane teleadresowe. Badałyśmy, czy biblioteka bezpośrednio podaje informacje o tym, gdzie się mieści na stronie głównej, czy również wymaga od użytkownika osobnego kliknięcia.
I tylko 5 bibliotek zdecydowało się zamieścić swój adres i numery telefonów oraz mail na stronie głównej. Pozostałe odsyłają poprzez stosowną zakładkę zatytułowaną o bibliotece bądź kontakt. W 3 przypadkach nie udało nam się znaleźć w ogóle adresu instytucji. Bardzo często do adresu dołączona jest również mapka, która pozwala użytkownikowi dużo łatwiej odnaleźć bibliotekę w przestrzeni miejskiej. W 1. i 2. badaniu 12 bibliotek podawało mapkę, w 3. także, jednak jakby nazwy bibliotek i miejsca, w których one się znajdują, zmieniły się nieco. Dodatkowo w 2 przypadkach, w Bibliotece Gdańskiej i Warszawskiej, zdecydowano się także na podanie dokładnych linii tramwajowych i autobusowych, którymi dojedziemy do biblioteki, wraz z linkiem do rozkładów jazdy. Co ważne, są to informacje aktualne, a więc jak najbardziej przydatne poszukującemu użytkownikowi. Natomiast informacje o zbiorach i historii biblioteki, wydaje nam się, że również dosyć ważne z punktu widzenia użytkownika, została analizowana łącznie, ponieważ najczęściej są one podawane w jednej zakładce przy okazji informowania o działalności biblioteki. I tak w 2010 roku o swoich zbiorach informowało 13 bibliotek, natomiast 11 podawało swoją historię. W kolejnym roku liczby te zmieniły się już na 13 i 12. Natomiast w roku 2013 zależności się troszeczkę odwróciły i zbiory prezentowały 11 bibliotek, natomiast swoją historię aż 14. Ponadto, ponieważ są to biblioteki wojewódzkie, których jednym z zadań jest organizacja i nadzór nad bibliotekami filialnymi, zbadałyśmy, czy informacja o filiach pojawia się na stronie biblioteki głównej. I w przypadku, w 17 przypadkach informacja ta pojawia się. Jedynym wyjątkiem jest Biblioteka Szczecińska, która od 2010 roku konsekwentnie nie zamieszcza żadnej informacji o bibliotekach filialnych. Dodatkowo, jeżeli filie posiadają swoją stronę internetową, znajduje się stosowny link. Analizując zestawy linków bądź odsyłaczy, które są polecane użytkownikom jako szczególnie cenne i interesujące z punktu widzenia ich pracy, zainteresowań bądź potrzeb, tutaj nie brałyśmy pod uwagę zupełnie linków, które są nieaktywne bądź odsyłają do dawno nieaktualizowanych miejsc w sieci, ponieważ uznałyśmy, że nie są one przydatne użytkownikowi. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że ta część strony jest dosyć często traktowana nieco, że tak powiem, po macoszemu, ponieważ spośród 18 witryn tylko 7 posiadało dobrze opracowane zestawy linków, przez co rozumiemy linki pogrupowane w sposób atrakcyjny i wygodny dla użytkownika. Ciekawą rzeczą jest również to, że każda biblioteka poza odesłaniem do Biblioteki Narodowej zamieściła również linki do katalogów Karo i Nukat. Jeśli chodzi o katalog online, no to w przypadku badania z 2010 roku sprawdzałyśmy jego obecność i w Gorzowie Wielkopolskim nie było jeszcze wówczas katalogu online, natomiast jakby w badaniu z 2013 katalog online pojawia się już na każdej witrynie jako jeden z głównych czynników, dla których użytkownik na nią zagląda. Kolejną badaną przez nas grupą była funkcjonalność strony. Przez to rozumiemy ułatwienie jakby użytkownikowi kontaktu zarówno z bibliotekarzem, jak i samo poruszanie się po stronie. Jedną z ważniejszych funkcji strony jest możliwość kontaktu z bibliotekarzem. Zbadałyśmy, jakie kanały komunikacji oferują biblioteki. Są to kanały zarówno synchroniczne, czyli różnego rodzaju komunikatory, które niestety w przypadku bibliotek występują tylko raz. Jest to komunikator gadu-gadu. Natomiast dużo lepiej wygląda sytuacja w przypadku asynchronicznych kanałów komunikacji, do jakich należy e-mail i formularz do zadawania pytań. O ile adres e-mail zarówno do albo ośrodka informacji, albo do każdych poszczególnych działów znajduje się na każdej stronie, o tyle już formularz znajduje się tylko i wyłącznie w przypadku 9 bibliotek, co i tak jest wzrostem, ponieważ w badaniach z 2010 i 2011 roku tych bibliotek było 7. Dużo gorzej wygląda sytuacja w przypadku najczęściej zadawanych pytań i forum. Opcje te pojawiają się niestety bardzo rzadko, ponieważ najczęściej zadawane pytania obecne są tylko i wyłącznie w przypadku Biblioteki Toruńskiej. Natomiast forum pojawia się tylko 2-krotnie, w Toruniu i w Lublinie. I sytuacja ta nie zmienia się od 2010 roku. Wydaje nam się, że jest to dosyć zadziwiające, ponieważ forum jako miejsce wymiany myśli i nie tylko między bibliotekarzem a użytkownikiem, ale także między użytkownikami wzajemnie, mogłoby stanowić cenne źródło informacji zarówno dla bibliotekarzy, jak i korzystających z niego użytkowników.
Ostatnia aktualizacja stron wpływa też na jej funkcjonalność, ponieważ jeżeli biblioteka dba o swoją stronę, stara się, żeby użytkownik znalazł dla niej zawsze ważne informacje, informacje przydatne. Tutaj określałyśmy to najczęściej na podstawie daty ostatniego wpisu informującego czy to o zmianie godzin otwarcia, czy o jakimś wydarzeniu zapraszającym na cokolwiek, ponieważ innej jakby opcji nie było. I możemy śmiało stwierdzić, że wszystkie biblioteki dbają o to, by ich strony były jak najbardziej aktualne, by zamieszczały informacje, które są zgodne z aktualnym stanem. Nie pojawiała się żadna... W momencie badania zazwyczaj ostatni wpis pochodził najpóźniej z miesiąca poprzedzającego badanie. Licznik odwiedzin potraktowałyśmy jako taki wyznacznik, wiadomość zwrotną dla organizatora serwisu, jeśli chodzi o wykorzystanie strony. I niestety w 2010 roku opcję tą udostępniało 12 bibliotek, natomiast w 2013 już tylko 4. Dodatkowo 3 posiadały statystyki chronione hasłem. Także niestety nie miałyśmy możliwości do nich zajrzeć. Możliwość przeszukiwania strony jako takie ułatwienie, już wyjście w stronę użytkownika, który nie zawsze wie, jak się po niej poruszać, nie zawsze wie, czy znajdzie to, czego potrzebuje, była obecna w 2010 roku w 9 bibliotekach, natomiast w 2011 i 2013 w bibliotekach 8. Ostatnią grupą elementów, jakie badałyśmy, była estetyka i podanie ewentualnie tego, co wyróżniało wybrane witryny. Jeśli chodzi o estetykę, to brałyśmy pod uwagę przede wszystkim jednolitość typograficzną, czyli to, by każda podstrona wyglądem przypominała stronę główną, by użytkownikowi łatwiej było się w tym odnaleźć, nie musiał od nowa rozpoznawać witryny. Bardzo często biblioteki stosowały to poprzez wykorzystanie na górze baneru ze swoim logiem i nazwą i pozostawieniem bocznego menu bez zmian. Jeśli chodzi o zastosowaną kolorystykę, tutaj głównym kryterium było to, by kolory były w miarę stonowane, niezbyt skontrastowane, tak żeby nie raziły oka. I tutaj również biblioteki stanęły na wysokości zadania. Nawet jeżeli występuje więcej niż 3-4 kolory, to one są w jakiś sposób uzasadnione, czy to poprzez logiczny podział na części, czy po prostu ze względu na wykorzystane rozwiązania typograficzne. Również w przypadku wykorzystanych czcionek badałyśmy przede wszystkim to, czy one są czytelne, jeżeli zmusimy się do dłuższego korzystania z witryny. I tutaj również poza kilkoma przypadkami, kiedy wielkość czcionki była zdecydowanie za niska i troszeczkę męczyło oko, to generalnie biblioteki jak najbardziej dostosowały wielkość czcionki, czy to do długości komunikatu, czy ważności. Ogólne pierwsze wrażenie było takim bardzo subiektywnym naszym tutaj kryterium i o tym, które na nas wywarły najlepsze pierwsze wrażenie, będzie powiedziane już zupełnie na końcu, kiedy zaprezentujemy najlepsze naszym zdaniem witryny. Tutaj jeszcze w ramach... Jeszcze 3 minuty. W ramach komunikacji z bibliotekarzem wspomniałyśmy o kontach na profilach na portalach społecznościowych. Obecnie biblioteki oferują właściwie swoje konta na 3. Na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się Facebook, później mamy Twitter i naszą klasę. I tak, o ile w 2010 roku tylko 2 biblioteki szczyciły się swoim kontem na Facebooku, jedna na Twitterze, to już w 2011 tych bibliotek było 12. Jedna posiadała nadal konto na Twitterze i jedna na naszej klasie. Natomiast w 2013 roku już 15 bibliotek posiada swoje konta na Facebooku i 4 na Twitterze. Liczba kont na naszej klasie nie uległa zmianie. W związku z tym, że tyle bibliotek posiada swoje konta, zajrzałyśmy na nie, pokusiłyśmy się o taką krótką analizę, czemu one mają służyć i jakie informacje zawierają. Najstarszym kontem, które widnieje na Facebooku, jest konto Biblioteki Łódzkiej, które zostało założone 23 lutego 2010 roku. Natomiast najmłodsza jest Biblioteka Rzeszowska, której konto zostało założone 27 lutego tego roku. Niestety liczba fanów, osób, które lubią te profile, jest stosunkowo niewielka, ponieważ w przypadku najbardziej lubianego profilu, czyli Biblioteki Łódzkiej, jest to zaledwie 450 osób. Ogólny wniosek, żeby już tutaj nie wchodzić w większe szczegóły, jest taki, że jeżeli biblioteka decyduje się na umieszczenie swojego konta na Facebooku, jest to zazwyczaj przemyślane działanie, ponieważ zamieszczane są informacje jak najbardziej odpowiadające użytkownikom, które są aktualne. Są to informacje zarówno o wydarzeniach związanych z życiem biblioteki, relacje z tych wydarzeń, ale także informacje o życiu kulturalnym miasta czy ciekawych imprezach okołobibliotecznych mogących zainteresować użytkownika.
No i słowem podsumowania, z radością możemy stwierdzić, że jakość badanych przez nas stron jest stosunkowo wysoka. Odpowiednio przygotowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem zastosowanych rozwiązań typograficznych, sytuują je w miejscu godnych polecenia źródeł informacji. No i tutaj myślimy, że wynika to przede wszystkim z faktu, że przygotowują te serwisy osoby już odpowiednio do tego przygotowane. Według nas na wyróżnienie zasługują biblioteki, które przedstawimy na kolejnych slajdach. No, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka imienia Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, a także Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku, która tutaj zasługuje na szczególne uznanie, gdyż w ogóle nie była ujmowana w pierwszych dwóch próbach badawczych. Dziękujemy.